Södertälje to miasto położone zaledwie 25 km od Sztokholmu. Znane jest przede wszystkim z trzech rzeczy. Swoją siedzibę ma tu producent ciężarówek i autobusów Scania, a także bardzo znana firma farmaceutyczna AstraZeneca, której szczepionki przeciwko wiecie czemu miały u części pacjentów niepochlebną opinię. Trzecią rzeczą jest fakt, o którym nie wszyscy wiedzą. Chodzi o odsetek ludności obcego pochodzenia w całej gminie Södertälje, który w 2020 roku wyniósł 56,6%. To miasto jest wielokulturowe, całkiem bogate i ma równie ciekawą historię. W tym wideo nie będę skupiał się jedynie na najbardziej znanych aspektach Södertälje. Pokażę Wam inne oblicza miasta, które istnieją w cieniu Wielkiej Skanii i oferują dużo więcej niż się spodziewacie. O firmie produkującej genialne ciężarówki opowiem nieco później. Opowiadając o mieście, nie sposób pominąć pewnych danych statystycznych. Postaram się, by było ich jak najmniej. Te niezbędne pomogą lepiej przybliżyć wątki, o których mówię. Byłem tu już wielokrotnie i za każdym razem miałem mieszane uczucia, opuszczając to miasto. Zanim poznałem atrakcje oraz historię tego miejsca, kierowałem się stereotypami, podsycanymi przez moich szwedzkich znajomych. Zaznaczę, że nie dzielę ludzi ze względu na wyznanie czy preferencje polityczne, tylko na ludzi dobrych i złych lub mądrych i głupich. Tak więc nie doszukujcie się w tym filmie żadnych podtekstów. Niejednokrotnie spotkałem się z opinią, że Södertälje zamieszkuje olbrzymia społeczność muzułmańska, która etnicznie góruje nad populacją całej gminy. Okazuje się, że często myli się Syryjczyków z Asyryjczykami. Ci drudzy to chrześcijanie pochodzenia syryjskiego, którzy prowadzą obecnie wiele przedsiębiorstw w mieście w branży restauracyjnej, fryzjerskiej, pralniczej i handlowej. Porównywanie tej grupy religijnej do muzułmanów jest największą obelgą dla obu grup wyznaniowych. W jednej z dzielnic Södertälje do tej pory są wielkie tarcia pomiędzy tymi społecznościami. Wracając do Asyryjczyków, to szacuje się, że ich populacja wynosi w granicach 22 tysięcy, czyli 35% całej populacji miasta. W mieście jest kilka stowarzyszeń i instytucji religijnych. Asyryjski Kościół Wschodu powstał w Mezopotamii, to jest dzisiejszy Irak, w połowie I wieku naszej ery. Kościół został założony przez apostoła Tomasza w drodze do Indii oraz jego następców, świętego Mariego i świętego Addaja na terenie dzisiejszej Turcji. Na całym świecie jest około 400 tysięcy wyznawców. Patrząc daleko wstecz, historycznie kościół ten był bardzo duży, powszechny i wpływowy. W okresie swojej świetności w XIII wieku społeczność rozciągała się od Chin na wschodzie po Morze Śródziemne na zachodzie. Tradycyjnie kościół należy do prawosławnego odłamu chrześcijaństwa i nadal posługuje się językiem aramejskim jako językiem liturgicznym. Wiara kościoła opiera się na Biblii i tradycji ojców. W kościele jest 7 sakramentów udzielanych przez duchownych. Patriarchą kościoła jest dziś jego świętobliwość Mar Awa III, a jego siedziba znajduje się w Irbilu w Iraku. Europejski biskup ma swoją siedzibę w Sztokholmie. Pierwsi członkowie Asyryjskiego Kościoła Wschodu przybyli do Szwecji w 1967 roku, a pierwszy ksiądz w 1976 roku. Odjeżdżając z kościelnego parkingu trafiliśmy na asyryjskie wesele w pobliskim domu weselnym. Swoją obecnością zainteresowaliśmy kilku mężczyzn idących w stronę weselników. Zatrzymali się na chwilę i spojrzeli srogo w naszą stronę. Zrozumiałem przekaz i schowałem kamerę, szanując prywatność młodej pary oraz gości. I pojechaliśmy do centrum miasta.
Wracając do postawionej tezy o tym, że w Södertälje mieszka większość muzułmanów, poczyniłem pewne wyliczenia. Zakładając, że aż 33 tysiące, czyli wspomniane 56% mieszkańców miasta to osoby obcego pochodzenia oraz to, że 22 tysiące mieszkańców to Asyryjczycy, twierdzenie, że największą populacją Södertälje są osoby wyznania muzułmańskiego, nie jest prawdą. Aby wytłumaczyć, dlaczego wciąż niesłusznie uważa się, że to muzułmańskie miasto, musiałby powstać całkiem inny film, jednak z uwagi na przestrzeganą w Szwecji poprawność polityczną, pewnie zostałby usunięty z YouTube. Dlatego bezpiecznie pozostając w temacie obcokrajowców, wspomnę jedynie o pewnej ciekawostce. Szacuje się, że około 6600 osób w gminie Södertälje mówi po fińsku. Gmina wchodzi w skład obszaru administracyjnego języka fińskiego. W mieście działa zarówno przedszkole z językiem fińskim, jak i kontynuowane jest nauczanie języka fińskiego w jednej ze szkół podstawowych. Współcześnie Finowie trafili do Szwecji w poszukiwaniu pracy, jednak historia tej nacji w kraju trzech koron zaczyna się w XII wieku, kiedy Finlandia została włączona do Królestwa Szwecji. Ten kraj był częścią Szwecji do 1809 roku. Finowie, którzy przenieśli się do Szwecji w ciągu tych setek lat, robili to głównie w poszukiwaniu pracy w lesie lub w kopalniach. Kiedy we wspomnianym 1809 roku Szwecja straciła całą Finlandię na rzecz Rosji, wielu ludzi, którzy zostali po szwedzkiej stronie, osiedliło się tu na stałe. Jest jeszcze jedna smutna historia tłumacząca sporą populację Finów w tym kraju. Opowiada ona o fińskich dzieciach z czasów II wojny światowej. Około 80 tysięcy fińskich dzieci wysłano do Szwecji, aby mogły uniknąć ataku Związku Radzieckiego. Niestety, dzieciom, które przez wiele lat były oddzielone od rodziców, nie było łatwo, ale z czasem zaakceptowały swój los i polubiły szwedzką kulturę. Kiedy nadszedł czas powrotu do domu, nie wszyscy tego chcieli. Tragiczne w tej historii jest to, że nie tylko dzieci nie chciały powrotu do ojczyzny. Również nie wszyscy rodzice chcieli powrotu swoich dzieci. Około 7 tysięcy przesiedlonych dzieci pozostało w Szwecji na zawsze. Oczywiście, cała Szwecja jest wielokulturowa, a Södertälje jest najlepszym tego przykładem. Wątek migracji w tych dwóch grupach narodowościowych wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłem o nim wspomnieć. Ale wróćmy do zwiedzania. Miasto potrafi zaskoczyć nie tylko swoją wielokulturowością, historią, ale również atrakcjami, które oferują relaks i rozrywkę. Jednym z takich miejsc jest Tule Skjelbergiet. To muzeum, które pokazuje, jak żyli ludzie w Södertälje i wschodnim Södermanland w XIX wieku. Teren muzeum podzielony jest na miasto i wieś. Otwarcie skansenu odbyło się niemal 100 lat temu, a dokładnie 7 lipca 1929 roku. Pierwsze domy przeniesione do muzeum odzwierciedlały znikającą kulturę chłopską. W związku z renowacją miasta w latach 60. XX wieku kilka przecznic w centrum Södertälje zostało rozebranych. W sumie 72 budynki musiały ustąpić miejsca nowym wielkopowierzchniowym budynkom i wtedy sporządzono ich pełną dokumentację. Przeniesiono tu wszystkie domy o wyższej wartości kulturowo-historycznej. Skompletowana już zabudowa tworzy strukturę miasta i pokazuje, jak wyglądało Södertälje w połowie XIX wieku. W części miejskiej skansenu znajdują się kawiarnie, domy z XVIII i XIX wieku, piekarnia, remiza strażacka, ogród, garbarnia, kręgielnia, restauracja i wiele innych obiektów nadających temu miejscu XIX-wieczny klimat. Thank you.
Nie sposób przeoczyć wspaniałych lokomotyw, powozów, dzwonnic i wielu detali, które idealnie uzupełniają klimat tamtych czasów. Drugim obszarem tematycznym skansenu jest wieś. Niestety przyjechaliśmy zbyt późno, by zwiedzić tę część skansenu. Wszystkie zagrody były już zamknięte, ale z oddali można było zaobserwować typowe dla szwedzkiej wsi gatunki zwierząt hodowlanych. Edukacja przez zabawę, kontakt ze zwierzętami w historycznej oprawie to wspaniałe rozwiązanie na spędzenie czasu wolnego z rodziną lub znajomymi. Kawiarnie, o których wcześniej wspomniałem, nie są jedynie izbami wystawowymi. Można tam zarówno zjeść coś słodkiego, jak i napić się kawy. Czas na fabrykę, której nie sposób pominąć w tym filmie. Scania odgrywa bardzo ważną rolę w Södertälje. Zajmuje wielki obszar miasta i daje zatrudnienie ponad 14 tysiącom osób. Podatki wpływające do kasy miasta to kolejna rzecz, która rzutuje na rozwój miasta. Postanowiłem objechać wszystkie oddziały grupy Scania w tym mieście i zobaczyć, jak wielki obszar przeznaczono na produkcję ciężarówek. Trochę kluczyłem i nie wszędzie udało mi się dojechać. Zrobiłem około 20 km, co daje już pewien obraz, jak rozciągnięty jest obszar, na którym funkcjonuje firma. Historia spółki jest długa i bardzo ciekawa. Wybrałem jedynie najciekawsze i kluczowe informacje z tej historii. Na początku warto wspomnieć, że właścicielem tego szwedzkiego koncernu jest niemiecki Volkswagen AG i to od wielu lat. Scania została założona w 1900 roku w Malmö. Początkowo produkowano tam głównie rowery, ale już w 1901 roku wyprodukowano pierwszy samochód. W 1903 roku firma złożyła pierwsze zamówienie na pojazd silnikowy, a kolej Istad Ösluse zamówiła wagon kontrolny. Po tym, jak Per Nodermann został dyrektorem firmy w 1905 roku, produkcja była stopniowo zmieniana i obejmowała wyłącznie samochody. Scania Tunnel była pierwszym samochodem produkowanym seryjnie i składała się z 5 egzemplarzy. W 1908 roku, po sprzedaniu 70 samochodów, firma rozpoczęła produkcję własnych silników. 2 lata później Scania produkowała wyłącznie samochody i silniki. 1 stycznia 1911 roku Scania połączyła się z założoną w 1891 roku firmą Vobis, produkującą wagony kolejowe i samochody właśnie tu, w Södertälje. W 1919 roku podjęto decyzję o produkcji standardowych ciężarówek, a Scania Vobis zaprzestała produkcji autobusów i pojazdów specjalnych, takich jak wozy strażackie. Jednak popyt na ciężarówki był niski z powodu kryzysu gospodarczego, który przyszedł tuż po I wojnie światowej. Firma ponosiła duże straty. Ostatecznie w 1921 roku z powodu strajków i zwiększonej konkurencji firma zbankrutowała. Jeszcze w tym samym roku cała działalność została skoncentrowana w Södertälje. Produkowano tam wyłącznie ciężarówki i autobusy. Po 4 latach Scania Vobis podniosła się z kolan i w 1925 roku wprowadziła na rynek nową gamę samochodów ciężarowych z zadaszoną kabiną, silnikiem górnozaborowym i 4-biegową skrzynią biegów. W 1936 roku został wyprodukowany pierwszy samodzielnie zaprojektowany silnik wysokoprężny. Podczas II wojny światowej Scania produkowała prawie wyłącznie na potrzeby obronne.
ciężarówki, czołgi, ciężarówki terenowe i pojazdy opancerzone. W 1948 roku Scania Vobis została generalnym agentem Volkswagena w Szwecji i wtedy firma rozszerzyła swoją sieć dealerską. W kolejnych latach Scania Vobis szybko się rozwijała, a eksport wzrósł z 17 do 70% produkcji. W 1968 roku Scania połączyła się z Saabem, tworząc grupę przemysłową Saab Scania. Nazwa Vobis zniknęła wraz z fuzją z koncernem Saab. 4 lata później firma została podzielona na dywizję Scania i dywizję samochodów osobowych. Wielkim przełomem dla firmy był rok 1980. Wtedy Scania zaprezentowała swój nowy program pojazdów ciężarowych, w ramach którego wprowadziła system modułowy, w którym można łączyć komponenty w różnych pojazdach ciężarowych. Ważną częścią systemu modułowego było to, że produkcja stała się bardziej ekonomiczna, a jednocześnie Scania była w stanie lepiej spełniać różne życzenia klientów. I teraz robi się naprawdę ciekawie. W 1999 roku inwestor OB osiągnął porozumienie z Volvo w sprawie sprzedaży całego holdingu Scania. Transakcja nie została zatwierdzona przez unijny organ do spraw konkurencji. Zamiast tego Volvo utworzyło spółkę holdingową AINAX, która była właścicielem nabytych przez siebie akcji Scania. Akcje AINAX zostały rozdane jednak akcjonariuszom Volvo. Jest jeszcze wiele ciekawych informacji, ale Södertälje to nie tylko Scania, dlatego wróćmy do zwiedzania. Jest tu wiele budynków o secesyjnej zabudowie, które nadają ulicom pewnego prestiżu, choć przyznam, że gdy skręci się w boczną uliczkę, czar pryska, szczególnie wtedy, gdy widzimy bloki z wielkiej płyty. To nie jest specyfika jedynie tego miasta. W wielu krajach do tej pory wypełnia się luki pomiędzy starą zabudową czymś, co nie bardzo pasuje do całości. Na głównym placu znajduje się stary budynek drewnianego ratusza. Został zbudowany w 1734 roku i jest uważany za najstarszy świecki budynek w Södertälje. Dziś mieszczą się tam m.in. sale weselne i kawiarnia. Zatrzymajmy się na chwilę. Moją uwagę przykuł taki obrazek. Widzicie tego ptaka? Coś tkwi w jego ciele. Nie wiem, czy to rodzaj jakiejś strzałki, czy może coś naturalnego, ale z pewnością ptak ten cierpi. Kto mógł zrobić coś takiego? Sam chyba sobie tego nie wbił. Jeszcze niedawno w tym miejscu tętniło życie towarzyskie, gdyż miejsce to wyglądało całkiem inaczej, oferując mieszkańcom możliwość skorzystania z oryginalnie położonej restauracji i kawiarni. Teraz, jak widać, odpoczynek niektórych mieszkańców polega na rozmowie i dokarmianiu wodnego ptactwa, mimo że jest wyraźna informacja, że nie należy tego robić. Mam nadzieję, że inwestycja polegająca na postawieniu czegoś nowego, co ma uatrakcyjnić tę część miasta, nie potrwa zbyt długo i znów będzie można w pełni korzystać z tego zakątka, nie bojąc się, że nadepniesz na jakiegoś gryzonia. Jak już jesteśmy nad wodą, to warto wspomnieć, że pomimo braku dostępu do morza, miasto ma swoje porty. O tak, powiedziałem porty. Jak to możliwe? Zacznijmy od tego, że w latach 1806-1819 wykopano kanał Södertälje, który biegł od jeziora Mälaren do jeziora Mooren i dalej do Morza Bałtyckiego. W Bränslehamnen przetwarzane są płynne produkty masowe, takie jak benzyna, olej napędowy, olej opałowy, asfalt i tym podobne. Z Uthamnen wysyłane są głównie zboża i suche produkty luzem, a Igelstahamnen zajmuje się transportem zrębków, torfu i tym podobnych na potrzeby elektrociepłowni w Södertälje.
Sydham Nen obsługuje głównie kontenery oraz większość importu samochodów, który stanowi ważną część działalności portu. Średnio rocznie obsługiwanych jest około 118 tysięcy pojazdów. Volkswagen importuje około 50% swoich samochodów przez Södertälje. Tysiące tych samochodów stoi na terenie Skanii, co jest chyba oczywiste. Wracając na ulicę miasta, natknęliśmy się na interaktywne muzeum nauki. Osobom znającym język angielski zwracam uwagę na nazwę tego muzeum. Odważne, prawda? A zresztą interpretacja chyba należy do każdego z nas z osobna. Albo nie. Na poziomie pierwszym znajdują się eksperymenty z kolorami, bańki mydlane, tor do gry w piłkę oraz winda z klockami, gdzie można unieść się siłą własnych mięśni. Na poziomie drugim znajduje się labirynt luster, eksperymenty z wodą oraz eksperymenty, podczas których zwiedzający może inaczej zobaczyć własne ruchy lub malować ciałem. W parku stoi robot przemysłowy, który został wyposażony w dwuosobową sofę. Robot jest zaprogramowany na 5 różnych jazd i może udźwignąć 500 kilo. W parku znajduje się także zjeżdżalnia, na której można swobodnie spaść z wysokości 40 metrów. Poziom trzeci zawiera m.in. galerię iluzji i układ okresowy pierwiastków. Na poziomie czwartym zwiedzający mogą przetestować swoje zmysły. Na zewnątrz obiektu znajduje się helikopter, który można unieść siłą mięśni, a także skorzystać z około 40-metrowej zjeżdżalni zaprojektowanej w kształcie spiralnej rury. Park ten otwarty jest jedynie latem. Na obrzeżach północnych miasta, nad wodą jeziora Mälaren, znajdują się ruiny starego zamku. Archeolodzy uważają, że są one pozostałością domu Tegle, choć ze źródeł współczesnych nie wynika jasno, gdzie znajdował się średniowieczny zamek. Dzięki nowszym morskim badaniom archeologicznym pierwszy obiekt można datować na początek XIV wieku. Tak czy inaczej, niewiele pozostało z warownej budowli, jednak samo miejsce warte jest odwiedzenia. Otoczenie wody, marina i las, w którym swój dom znalazły wielkie ślimaki, może być wspaniałym miejscem odpoczynku. Pozostając w starożytnych klimatach, udaliśmy się do Salem, a tak właściwie do kościoła w Salem. To zaledwie 10 km na wschód od Södertälje. Co prawda nie jest to amerykańskie miasteczko słynne z polowania na czarownice, ale kościół, którego klimat nadaje się na opowieść o tych czasach. Kościół Salem położony jest na pięknym cyplu nad jeziorem Bornhön. Został zbudowany w XII wieku. Kiedyś nie był tak duży jak dzisiaj. Najstarsze zachowane części kościoła to wieża i części ściany północnej. Części te datowane są na pierwszą połowę XII wieku. Można się zastanawiać, dlaczego kościół znajduje się dokładnie tam, gdzie jest, czyli daleko od gospodarstw i tutejszej społeczności. Straszyło tam? No nie. Według przekazów wiadomo, że nad jeziorem od niepamiętnych czasów mieszkali ludzie. Wzdłuż południowych wybrzeży jeziora posiadłości i gospodarstwa znajdowały się całkiem blisko siebie. Jeśli cofniemy się kilkaset lat wstecz, niedaleko kościoła znajdowała się wieś Seby z 5 gospodarstwami. Oznacza to, że kościół Salem został zbudowany centralnie w bogatej okolicy. Salem oznacza pokojowy. Od początku jednak nazwa parafii brzmiała Slem,
może oznaczać biedę i nieszczęście. Po raz pierwszy pisownia Salem pojawiła się dopiero w 1667 roku. Najstarszą historię Kościoła można wiązać z legendą o świętym Bowidzie, pewnym apostole. Pochodził z sąsiedniej parafii Butszyrka i został chrześcijaninem podczas podróży handlowej do Anglii. Uważa się, że kiedy wrócił do Szwecji, osiedlił się w Sebi, które znajdowało się niedaleko jeziora Salem. To właśnie tam zbudowano jego kościół misyjny i według wszelkich relacji dokładnie w tym miejscu stoi obecnie kościół Salem. Około 1120 roku Bogwid zginął śmiercią męczeńską. Został zabity przez więźnia słowiańskiego, którego uczył wiary chrześcijańskiej. Zamierzał również go uwolnić i odesłać do ojczyzny, ale za dobroć zginął od swojego topora. Bodwid został pochowany w kościele w Salem. Legenda głosi, że niedługo po pogrzebie, przy grobie, wydarzyły się niezliczone i niewiarygodne cuda. W 1129 roku cudowne ciało Bodwida zostało przeniesione do nowego kościoła Butszyrka w obecności biskupów Uppsali i Strängnäs. Od tego czasu kościół ten nosi imię świętego, a mianowicie kościół Bodwida. W ten sposób obecny kościół w Salem został pozbawiony swojego najważniejszego skarbu. W tej skrzyni znajdują się książeczki pielgrzymkowe zawierające krótką historię dwóch kościołów, psalmy i mapy z zaznaczonymi miejscami refleksji. Szlak pielgrzymkowy to jedynie 8 km pomiędzy kościołem Salem a Butszyrka. To był ostatni punkt naszej wycieczki. Z pewnością jest tu jeszcze kilka miejsc, które warto odwiedzić. Nie odkryłem jeszcze wszystkich, ale to, co widziałem, pozwala mi polecić to miejsce na weekendowy wypad. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i proszę o więcej. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.